Siema, siema, Tori, witajcie w kolejnym odcinku. No i chyba czas najwyższy porozmawiać o Sylwestrze, gdyż będzie on już zaraz, ale oczywiście nie o Sylwestrze normalnym, tylko tym pod kątem Brawl Stars. Powiemy sobie dzisiaj, czy są w ogóle szanse, że twórcy dodadzą na ten dzień coś specjalnego. Czy dostaniemy jakieś nagrody, pokażę wam też moje przewidywania co do niego. Więc mam nadzieję, że będzie przyjemnie wam się to oglądało. Jednak zanim do tego przejdziemy, zostawcie tutaj jedną z ostatnich łapek w górę w 2020 roku. Kto by mógł teraz polajkować ten film, byłby mega, mega wdzięczny. Oprócz tego też patrzcie, jak teraz jeszcze zostawicie subika na moim kanale, to będziecie mogli powiedzieć od stycznia, że subskrybujecie mnie tak jakby już rok, bo zasubowaliście go jeszcze w 2020, więc polecam każdemu. A jak chcecie, żebym przypiął wam serducho, no to napiszcie, gdzie spędzacie Sylwestra, czy w domu, czy u rodziny. Każdemu postaram się przypiąć serducho. No ale dobra, lecimy z tematem. A więc okej, zacznę może od tego, że w Sylwestra zazwyczaj nie dostajemy nic specjalnego w Brawlu, ale pamiętajcie, że nie można wszystkiego dawać do jednego worka. Bo to, że nic specjalnego nie było na przykład rok temu, to nie znaczy, że w tym roku nie dostaniemy czegoś ciekawego. Wiecie, no teraz wszystko jest szalone i wszystko może się wydarzyć. Ogólnie nie mówię, że w Sylwestra będzie coś mega wielkiego, na to na pewno się nie nastawiajmy, ale myślę, że jakiś drobny podarunek czy coś mógłby wlecieć. No bo zobaczcie, na pewno wszyscy pamiętacie Star Shelly, co nie? I ją właśnie można było zdobyć od nowego roku, czyli dzień po Sylwestrze. Jak ta 24 godzina dnia by minęła, no to miałoby się później cały rok na zalogowanie i odebranie jej. Może teraz też dadzą jakiegoś skina w takim stylu. Wiecie, zagranie w 2021 to by było naprawdę spoczko. No już nie mówię, że musi być to Star Shelly, ale może coś podobnego, kto wie, kto wie. No moim zdaniem idealnie pasowałby tutaj Disco Spike. Tylko w tym problem, że jakby on miał wejść, no to dostawałyby go tylko osoby, które tego Spike'a posiadają. No a to nie byłoby zbytnio fair. No bo też jednak bez sensu byłoby dawać wtedy każdemu Spike'a za darmo. A jakby go nie mieli, no to by nie mogli odebrać tego skina, więc raczej no na takiego darmowego skina do legend to nie ma co liczyć. No ale dobra, co jakby nie skin? No to może jakiś darmowy boksik. Wydaje mi się, że są szanse, żeby właśnie rzucili nam jakiegoś chociażby big boxa za free do odebrania w sklepie, tak na dobry nowy rok. Myślę, że nikt by nie narzekał, a twórcy też by nie zbiednieli. Wręcz pomogłoby im to na pewno, spora część graczy wtedy wbiłaby do gry jak najszybciej go odebrać. No już nie mówię, co by było z darmowym mega boxem. To dopiero byłoby fajne. I właśnie, taką jedną drobną rzecz dodaliby sobie, a mogłaby bardzo fajnie wpasować się do gry. I gracze już na początku roku byliby szczęśliwi. Kolejna rzecz, którą też fajnie po prostu by było zobaczyć, to darmowy pin pack. Tutaj nie muszę mówić, czemu byłoby to fajne, no po prostu nikt by tym nie pogardził i każdy z chęcią takiego darmowego by przyjął, co nie? No, lecąc dalej, pamiętajcie, że nie musi być tylko coś, co dostaniemy. Mogą być też zmiany wizualne, jak na przykład nowa odświeżona mapka, w takim jakby, nie patrzeć, no, imprezowo-sylwestrowym stylu. Jak widzicie, wszystko odgrywa się na ulicy, ma ona takie fajne, jasne kolorki. Są tam jakieś krzaki, są też kolorowe i pstrokate skrzynie. Jest to mapa na Gemgraba, więc na środku jest tort, z którego to właśnie by wypadały gemy. Są też kosze na śmieci, latarnie, balony, na ziemi leżą tikety. To tak jak mówiłem, jak najbardziej z chęcią bym sobie na niej popykał, gdyż można by było wtedy poczuć taki sylwestrowy klimat. Ej, ogólnie po bokach tej mapki możemy ujrzeć różne elementy z Wesołego Miasteczka, czy tam właśnie nawet parku rozrywki. Patrzcie, jest ten wielki młyn, chyba to się nazywa Diabelski Młyn czy coś takiego. Oprócz tego samochodziki, jakiś chyba cyrk, więc naprawdę ciekawie i brawo dla twórcy za stworzenie takiej oto kozackiej mapy. Ale pamiętajcie też, że tak samo jest spore prawdopodobieństwo, że na to wydarzenie, jakim jest Sylwester, nie zmieni się totalnie nic, ani też nic nie dostaniemy. Nie można o tym zapominać, mogą potraktować to tak, że za parę dni wypuszczają update w styczniu, więc teraz nic nie będą dodawali czy coś. No miejmy nadzieję, że jednak ta ostatnia opcja się nie sprawdzi, no bo chyba każdy liczy na chociaż jakiś drobiazg. Bo tak szczerze, co byśmy nie dostali, to ja będę i tak zadowolony. No bo widzicie, no bo wiedzcie, że oni wcale nie muszą nic dodawać na Sylwestra do gry. A jak coś dodadzą, no to będzie to spory sukces. Nawet jak będzie to słabe, to trzeba będzie to docenić. O tym pamiętajcie. A właśnie dla tych, co dotrwali do końca, chciałem powiedzieć, że dzisiaj o 16:15 wleci odcinek na kanał Tori 2, czyli mój drugi kanał. I każdemu, kto tam wbije i napisze pozdro, no to przypnę serducho. I będę widział, że właśnie ogląda filmy do końca. Więc mam nadzieję, że część osób tam wbije, zostawić mi subika na tym drugim kanale, bo są tam też spoczko odcineczki, praktycznie no codziennie je wrzucam. Ale okej, patrzcie, w ogóle tutaj ten ziomek, spójrzcie, ile on ma końców, co nie?
chodzi mi oczywiście o monety. Tak śmiesznie się złożyło, że ma ich 2021. Czyli taka sama liczba, jaki będziemy mieli rok za dwa dni. Więc śmieszna sprawa, musiał mieć mega farta. No bo po prostu rzadko się zdarza, że monety zbierają się w taką akurat równą i specyficzną liczbę. Powiem wam, że dla mnie Sylwester w Brawl Stars to jest dosyć specyficzny dzień, bo właśnie w tych okolicach w 2018 roku rozpocząłem swoją przygodę z tą grą. Serio, to było chyba jakoś tak właśnie, no z tydzień czy tam, nie wiem, nawet może dwa dni przed Sylwestrem, coś takiego. Wtedy szukałem sobie takiej jakiejś nowej gierki, która mi się po prostu by spodobała. Wbiłem sobie na sklep Play, bodajże, bo jeszcze wtedy miałem Androida, no było to dawno. No i wbiłem sobie w top gry i tam na pierwszym miejscu było Brawl Stars, no i postanowiłem sobie, że zainstaluję, no bo było od Supercella. Wiecie, ja kojarzyłem właśnie wtedy Supercella z Clasha, no bo grałem w Clash Royale, w Clash of Clans też grałem, więc no kojarzyłem ich gry. No i chciałem sobie przetestować tego Brawla, no i tak mi się mega spodobał, że właśnie nagrywam go do dzisiaj. No i dlatego też po prostu ten czas właśnie taki około sylwestrowy, no to naprawdę mega miło mi się kojarzy, no bo wtedy poznałem grę, dzięki której w sumie się tak wybiłem i dzięki której jestem tutaj, gdzie jestem, no bo gdyby nie ta gierka, no to na pewno by mnie tutaj nie było, więc taka jest tutaj ciekawa historia na koniec. A mam nadzieję, że wam ten odcinek się podobał, ja tutaj starałem się z jego przygotowaniem, zresztą jak każdego, no z każdym się naprawdę staram, żeby wam się miło oglądało, więc mam nadzieję, że to docenicie łapą w górę i subikiem. Tak jak mówiłem, wbijajcie też na mój drugi kanał, zapraszam was na mojego Instagrama, Toriety, gdzie bardzo warto mnie zaobserwować, bo już coraz bliżej tam do 14 tysięcy obserwujących. Jakbyśmy je wbili też jeszcze przed nowym rokiem, to już w ogóle bym, wow, był tak wesoły, ale oczywiście nikogo nie zmuszam, kto chce to wbija, kto nie, wow, trochę się jąkam. Możecie mi też tam właśnie na tym Instagramie podsyłać różne pomysły na odcinki, więc w sumie to jest spoczko rzecz. Jak mi się jakieś spodobają, no to właśnie ich używam i nagrywam o tym odcinek. I jeszcze wspominam o was na tym filmie, że mi podesłaliście te pomysły, więc to jest w sumie spoczko sprawa. Koniecznie wpadajcie do wszystkiego, macie linki w opisie. Tak samo jak do mojego Facebooka, ToriContact, gdzie możecie wysłać mi zaproszenia do znajomych. Będę niektóre akceptował w nowym roku, więc polecam. No i co, ja jeszcze wam życzeń tutaj noworocznych na pewno nie składam, gdyż, no wiecie, jeszcze myślę, że jutro wam wrzucę odcineczek. Na spokojnie jeszcze jutro wrzucimy w Sylwestra. Czekajcie, jutro jest Sylwester? Nie, jutro chyba jeszcze nie jest Sylwester, no to nie. Jeszcze wam wrzucę co najmniej z dwa odcineczki, myślę, w tym roku, albo jeden, zobaczymy jak to jeszcze tam wyjdzie. Konkursik myślę, że może jutro zrobimy jakiś taki większy, żebyście mieli na nowy rok coś do wygrania, więc śledźcie koniecznie kanał Mordeczki, bo warto będzie brać udział, was to oczywiście nic nie kosztuje, będziecie mogli wygrać fajne nagrody. Ale więcej o tym konkursie powiem wam jeszcze jutro w filmie. Jutro albo pojutrze, nie jestem pewien, kiedy będzie ten film z konkursem, ale myślę, że jutro. Dlatego po prostu koniecznie śledźcie kanał, żeby nic nie przegapić. No bo wiecie, zbliża się nowy rok i mega kozacko byłoby wygrać od razu na początku niego jakąś fajną nagrodę. Więc śledźcie mój kanał, bo tutaj będziecie mieli taką okazję. A ja będę się już z wami żegnał, dziękuję to jeszcze raz każdemu za wytrwanie do końca, serio, mega doceniam każdego, kto mnie tutaj ogląda do końca. Bo wiem, że to nie jest łatwe, że wiele osób, na przykład jak ja patrzę na średni watch time filmów, to jest około 4 minut, więc wiele osób wychodzi tak po 4 minutach, a tutaj film trwa prawie 8, jak nie więcej. Więc no naprawdę dziękuję każdemu, kto dotrwał do końca. No i co, widzimy się w następnych filmach, siemanko mordki, cześć!